astrologiczną prognozę na miesiąc maj 2019. W miesiącu maju, który będzie bardzo intensywny, bardzo ciekawy i bardzo złożony, szczególnie pierwsze dwa tygodnie, najważniejsze jest, że wszystko zakończy się dla Ciebie dobrze na końcu, tak? I teraz trzeba będzie się na to trochę popracować, przygotować się do tego. Ponieważ Wenus i Merkury stoi na początku w opozycji, Twoja Wenus do 6-5, a Merkury do 21, bardzo ważne byłoby przede wszystkim otworzyć się na nowe znajomości, otworzyć się na nowe kontakty, otworzyć się na wiadomości, które tutaj napływają. Możliwe, że nie tylko poznasz nowych ludzi, możliwe poznanie spontanicznej, nagłej, nieoczekiwanej miłości, czy też inne nawiązanie jakiejś relacji jest, abyś odnowił, które odbywa się 5 maja w znaku stabilnego byka. Przede wszystkim fokus jest skierowany, ponieważ tutaj jest kumulacja plany. Tutaj jest Uran, tutaj jest Słońce do 21 i następnie po nowiu przeskakuje Merkury. Jest przede wszystkim temat pieniędzy, pieniędzy wspólnych, pieniędzy, które mają napłynąć do Ciebie, które napłyną finalnie, tak? które masz przede wszystkim coś tak, jak gdybyś załatwiał od jakiegoś czasu. To mogą być pieniądze wspólne z partnerem, to mogą być kredyty, to mogą być spadki, to mogą być na przykład pieniądze z jakiegoś socjalu, czy też z jakiegoś ubezpieczeń, czy pieniądze załóżmy na dzieci i tak dalej, coś tutaj organizujesz. Fokus jest przede wszystkim na ten ósmy dom. Jednocześnie razem z tym nowiem, jakieś tematy trudne, tematy związane z przeszłością, tematy związane z dzieciństwem, coś co męczy Cię od dawna, coś co nie jest przerobione, coś co możliwe, że interesujesz się też intensywnymi, jakiś temat związany właśnie z intensywnością, z głębią, z tematami, które także tematy związane załóżmy z jakąś traumą, czy z te tematy śmierci, tak? Jest tutaj, że ten czas od nowiu 5 do pełni w znaku Skorpiona będzie ten temat przerabiany. Od nowiu do pełni, jeżeli tutaj jest cały czas załatwianie, zabezpieczanie, jeżeli te pieniądze napływają w każdym bądź razie, finalnie dążysz do tego, aby przede wszystkim do 18, czyli do pełni w intensywnym Skorpionie, chodzi o inny sposób zarabiania pieniędzy, o zorganizowanie, zabezpieczenie tych pieniędzy i przetransformowanie bardzo trudnych tematów, ale też drugi, czyli do pełni inny sposób zarabiania pieniędzy, radykalnie inny sposób zarabiania pieniędzy i jednocześnie spojrzenie na samego siebie, podniesienie swojej wartości, popatrzenie, dostrzeżenie siebie, jaka jestem wartościowa, jaka jestem utalentowana, czy wykorzystuję swoje talenty, swoje możliwości do zarabiania pieniędzy. Ponieważ ta pełnia ma bardzo dobre aspekty, tak, jest przede wszystkim Merkury stoi w sekstylu do Neptuna, w trygonie do Saturna, w trygonie do Plutona i Wenus jest w koniunkcji do Urana, jest tak jak gdyby ten temat będzie zakończony. Jest tutaj, że te pieniądze finalnie napłyną. Merkury będzie bowiem 21 razem ze Słońcem przechodził do bliźniaka i ustawiał się w trygonie. I ustawiał się w pozytywnym aspekcie dla Ciebie i widzę tutaj, że będziesz przede wszystkim pomyślisz także o innym sposobie zarabiania pieniędzy, o pracę nad sobą, o pracę na własnej świadomości, o podnoszenie swojej wartości. Może zajmiesz się motywacją, może będziesz właśnie się rozwijał, ale finalnie prowadzi to do tego, abyś dostrzegła i podkreśliła swoją wartość. I popatrzała, gdzie możesz wyjść z uzależnień, także jeżeli ktoś jest w jakimś partnerstwie, z uzależnień jakichś finansowych, tak? Czyli na przykład wspólne pieniądze, jeżeli chodzi o partnera, na przykład jest to jakieś niekorzystne dla Ciebie, czy też nieprzyjemne dla Ciebie, tutaj postanowisz finalnie zmienić pracę. Pracować i zajmować się tym przede wszystkim, co kochasz, co jest Twoją profesją, co jest Twoim powołaniem, co lubisz, co jest dla Ciebie przyjemnością. Ponieważ w znaku byka, tutaj gdzie znajduje się Uran przez następne 7 lat, chodzi o pieniądze,
i o wyzwolenie się z jakichś trudnych układów, ale też, że te pieniądze będą cały czas napływać, myślę, że finalnie postanowisz robić coś zupełnie innego, coś bardzo kreatywnego, ale coś związane z tym, co lubisz, co jest przyjemne, co jest twoją pasją. Mars sprzyja ci z bliźniaka do 15 maja. Ten trygon tego Marsa jest to przede wszystkim energia na naukę, na pracę, na pisanie, na zapisywanie się na studia, na kontakty za granicą, na wyjazdy za granicą, na nawiązywanie kontaktów za granicą, na decydowanie się na przykład na naukę, na publicystykę, czy też zapisanie na studia, czy robienie jeszcze jakiegoś dodatkowego kursu, czy jakiegoś dyplomu, na podróże, także studia dalsze, studia bliższe, ale też wybieranie czegoś, co jest właśnie związane z komunikacją. Tutaj masz świetny czas do połowy maja i następnie 16 maja Mars przechodzi do znaku raka. W znaku raka chodzi właśnie o twoją profesję. Chodzi o twoją drogę powołania. Mars w kwadracie od 16 maja może przeszkadzać. Jest wysoko emocjonalny, jest zmienny. Jest też, że w pracy możesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy raz jest taki, raz jest wybuchowy, raz płacze. Może trzeba się tą osobą zająć, może trzeba tą osobą tutaj pokierować, ale przede wszystkim oszczędzaj swoją energię, tak? Czyli zajmuj się przede wszystkim sobą, ponieważ Słońce i Merkury będzie przechodziło później do bliźniaka i to sprzyja twojemu rozwojowi, twojej nauce, twojej ekspansji, tworzenia twoich nowych celów życiowych. I tutaj bym uważała może w pracy na jakieś emocje innych ludzi, tak? Może ktoś jest źle rozpołożony, pierwszy, drugi, trzeci dzień, taki kwadrat Marsa trwa dokładnie 3-4 dni, czyli też jest tutaj do wytrzymania. Przez cały miesiąc sprzyja ci Jowisz w sekstylu. Z Jowiszem w sekstylu do 2 grudnia 2020. Jest to czas na naukę, na warsztaty, na kursy, na robienie dyplomów, na publicystykę, na zdobywanie wiedzy, na przekazywanie wiedzy, na nauczanie, na stworzenie wielkich projektów. On jest tutaj raz na 12 lat. Może nawet ty będziesz chciał zorganizować jakieś kursy, czy ty będziesz chciał zorganizować jakąś szkołę, czy ty wchodzisz tutaj, na przykład będziesz pracował online, czy z internetem, czy tworzył przez strony jakieś internetowe, stworzenie innego rodzaju charakter pracy. Z połączeniem Saturna i Plutona z węzłem karmicznym, które się zacieśnia do stycznia 2020, i ponieważ te planety są teraz w retrogradacji w maju, tak? Czyli Saturn zatrzymał się 30 kwietnia, Pluton wcześniej. Ja zawsze mówię w każdym wideo, że trzeba to, co stare, zostawić. Trzeba zostawić to, co uciążliwe. Trzeba odejść od tego, co już jest niepotrzebne, co już jest nienowoczesne, co nie sprawdza się w tych nowych strukturach życia. Ale ponieważ te planety są w biegu wstecznym, jest to proces, jest to długi proces, tak? Czyli u ciebie chodzi przede wszystkim o tematy rodziny, o tematy przeszłości, o tematy korzeni. Matka, ojciec, przede wszystkim mama, o wpojenie, ale także ojciec, tak? Bo tutaj jest Saturn, okej? Czyli o tematy domu, rodziny, stworzenia rodziny, to, co ci zostało wpojone w dzieciństwie, w rodzinie, te nawyki, te struktury, które nosisz ze sobą cały czas. I może teraz coś z tego, co zostało ci wpojone, trzeba zostawić. Trzeba to zmienić. Trzeba to przetransformować. Jednak, jeżeli planety się zatrzymały i wyruszyły w bieg wsteczny, patrząc w Ziemi, oznacza to, że jest to powolny proces. Że tutaj nie da się nic zrobić. Tak jak ja mówię, zamknijcie to obiecie, zamknijcie. To się nie da. Tak? Dlatego, że Saturn w biegu wstecznym jeszcze raz sprawdza tą sytuację w domu, załóżmy zakładania domu, zakładania rodziny lub też zrezygnowania, tak? Chcemy z czegoś zrezygnować i tak dalej. Jest to też czas aż do września 2019 i później do stycznia 2020 i efekty okażą się jeszcze w roku 2022, kiedy Saturn przejdzie do wodnika i ustawi się w trygonie dla ciebie, że ty wygrasz, że ty wszystko zabezpieczysz, że ty stworzysz nowe. Czyli potrzeba cierpliwości, pomału,
Sprawdzę wszystko dokładnie, co chcesz zrobić. Załóżmy, jest to sprzedaż domu, lub załóżmy, że jest to czas stworzenia rodziny, czy też wejścia w stałe partnerstwo i załóżmy, kupuję mieszkania, czy też zdecydowanie się, czy będę mieszkała w Krakowie, czy będę mieszkała w Gdańsku z tą swoją wybranką. To jest etap. Tak? Czyli tutaj dałabym sobie czas, sprawdzałabym, obserwowałabym, przestrzegałabym przepisy, przestrzegałabym prawa, decydowała, uwzględniła to, co kompletnie nie funkcjonuje, tak? Bo Saturn w biegu wstecznym będzie pokazywał te struktury, to się nie utrzyma, to nie da rady, tutaj ten pomysł się nie uda i tak dalej. I po prostu szła w tym kierunku, aby wszystko zabezpieczyć, aby było wszystko na stałe, rezygnując pomału z tego, co zostało ci wpojone w dzieciństwie, co nosisz w sobie, a co w ogóle się nie sprawdza w dniu dzisiejszym. Ponieważ ten Saturn z Pluton jest radykalną transformacją, radykalną zmianą. I u ciebie chodzi o ciebie, o partnerstwo, o dom i o drogę powołania. Tutaj na tym krzyżu rozgrywa się ta cała akcja w powolny sposób. Tak? I jednocześnie z miesiącem majem, kiedy Słońce 21 przejdzie do bliźniaka, ciak, ustawia się w trygonie, następnie Merkury, ciak, ustawia się także w tym samym dniu w trygonie, jest, że będziesz podejmowała odpowiednie decyzje z łatwością. Także, że nawiążesz odpowiednie kontakty, że ktoś ci pomoże, że będą też jakieś pomysły, że będą jakieś idee. Możliwe, że to będą pomysły z internetu, z grupy, możliwe, że to sam znajdziesz, możliwe, że coś cię zainspiruje z gazety, czy z Facebooka, czy z YouTube, tak? Co usłyszysz tutaj do odpowiednich decyzji. Lilith przeszła 3 maja do znaku ryb i ta Lilith pozostaje w rybach przy Neptunie do stycznia 2020 i razem z Neptunem i z Lilith przede wszystkim, jeżeli chodzi o tematy dnia codziennego, o stworzenia regularnego trybu życia i pracy, Lilith tutaj właśnie będzie zaznaczać, co jest dobre dla ciebie, gdzie należy się otworzyć na gdzie należy kierować się intuicją, w co wierzyłeś, w to, co wierzyłeś, a na przykład teraz się nie sprawdza, że trzeba to zostawić, tak? Czyli ona pomaga przede wszystkim, aby twój dzień codzienny i twoja praca miały charakter takiego zaufania, takiej pewności, że twoje decyzje są właśnie dobre, że czuje to się dobrze, że czujesz się w tym dobrze. A organizacja dnia codziennego, ponieważ tutaj znajduje się Neptun, jest, że nie ma być chaosu jakiegoś, ale wszystko ma być zorganizowane, tak? Czyli tutaj pracuję 8 godzin, pracuję odtąd dotąd, później robię to, później idę na jogę, później śpię, później sprzątam, tak? Żeby tu po prostu zorganizować sobie wszystko. I w tym wszystkim otworzyć się przede wszystkim także na przykład na sfery spirytualne, czy też wprowadzić jakieś sfery spirytualne, czy elementy spirytualne, niekoniecznie astrologii w dzień codzienny. Bardzo proszę otworzyć się na to. Miesiąc wygląda świetnie, jest, że finalnie wyjdziesz na swoje, jest, że będziesz bardzo zadowolona. Kosmiczna pomoc planet znajdujących się w bliźniaku, czyli Słońca i Merkurego, gwarantuję, że miesiąc zakończysz w bardzo dobrym nastroju. Możliwe, że w tym czasie wyjedziesz gdzieś za granicą i te informacje i ta dobra energia dopadnie cię na zupełnie innym kontynencie czy w jakimś innym kraju. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie do porad, zapraszam do konsultacji, zapraszam na warsztaty, które odbędą się 18-19 w maju w Mielnie. Już jeszcze parę miejsc jest. Zapraszam serdecznie. Kto jest zainteresowany, co się będzie działo w przyszłości, co będzie Wam potrzebne. Pogodę już zamawiam. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego YouTube kanału. Dziękuję za komentowanie, za lajkowanie. Wszystkiego dobrego.